A nieszczęśni w rzeczach martwych, zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki. Prawda? A więc nieszczęśni i zadufani są ci, którzy bogami zwą dzieła rąk ludzkich, dzieła sztuki. Prawda? Wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie, sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. Wziął spośród nich odpadek, na nic już niezdatny, klot kręty, poprzerastany sękami. Rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku. I przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę. Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci, nie wstydzi się mówić do bezdusznego i bezsilnego prosi o zdrowie. Do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą niezdolnego posłużyć się nogą. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. A więc proszę zobaczyć. Jaka jest tutaj ta marna kondycja dzieła sztuki. Jest kawałek drewna. Najpierw bohater tej przypowieści robi jakiś mebel. Prawda? Najpierw robi jakiś mebel. No, zrobił mebel, coś zostało. Okazuje się, że część z tego, co zostało, można zjeść. Ktoś mówił, że być może chodzi o tak zwane drzewo chlebowe. Są takie drzewa, szczegółowo znam. Nie wchodzę w szczegóły, no bo nie sądzę, żeby tam coś z drzewa dębowego można było zjeść. No to zjadł. Nasycił się. No i potem czytamy, że pozostał taki kloc, jakiś taki z mnóstwo sękami, taki kloc, z którym już nic nie można zrobić. Nic. Po prostu nic. No nic. Nigdy nie jest tak, że nic nie można zrobić. W najgorszym wypadku można wyrzucić. Czy jak ktoś coś wyrzuca, to powiemy, że nic nie zrobił? No to zapytajmy tych wszystkich, których wyrzucono z domu. Słyszałem, że z wami nic nie zrobiono. No jak to nic? Wyrzucono mnie z domu po prostu, prawda? To w końcu jest duże coś. Być tak wyrzuconym ze studiów na przykład, prawda? Czy z pracy. Właśnie. A więc tutaj no, można wyrzucić i można też zniszczyć, spalić. Prawda? A więc dopiero dopóki coś jest, to zawsze z tym czymś coś można zrobić. Jak już tego czegoś nie ma, jak się już to ciasteczko zjadło, to z tym ciasteczkiem nic nie można zrobić. Też można w sumie coś zrobić. Można ciasteczko wspominać, albo też można ciasteczka nie wspominać po prostu, prawda? Więc tak coś mi wychodzi na to, że właściwie zawsze coś można zrobić w jakiejś tam sferze. W każdym razie tutaj mamy tę sytuację, w której właśnie już tylko albo wyrzucić, albo spalić, no to wtedy nie wyrzuca tego kawałka, nie spala go, tylko bawiąc się, bo to jest ważne, prawda?
bohater tej historii, bawiąc się dla odpoczynku, ma trochę wolnego czasu, coś musi robić, te łapki chcą coś robić, no to tak bawiąc się zrobił podobiznę człowieka lub zwierzęcia. No i już to ma, potem to omalował oczywiście, czerwienią, zresztą linią. I potem jest takie piękne sformułowanie, że powiesił, zatroszczył się o niego. To, o to, co zrobił, zatroszczył się, ponieważ pada takie bardzo mocne sformułowanie, jest tylko obrazem, to coś, co zrobił, jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. To jest ważne. Obraz potrzebuje pomocy od człowieka. To człowiek musi się zatroszczyć o obraz. Musi go odnowić, zakonserwować, powiesić. To obraz potrzebuje człowieka. To tę potrzebę można rozumieć zarówno w takim wymiarze tutaj, jak to jest podane w tej księdze, prawda, w takim, nazwijmy to, takim wymiarze technologicznym. Trzeba się zatroszczyć o niego, żeby był. Ale także ta troska obejmuje, bym powiedział, taki wymiar kulturowy, taki wymiar interpretacyjny, estetyczny właśnie. To znaczy, obraz w tym sensie potrzebuje człowieka, że obraz musi być oglądany. Obraz żyje w granicach swojej oglądalności, prawda? Czyli jeżeli schowam obraz do szafy i nikt go nie ogląda, to tego obrazu tak naprawdę nie ma. On umarł. Albo delikatniej śpi. Prawda? Cichutko koło tej szafy. Dlaczego? Bo tam w tej szafie śpi z 15 obrazów. Nie ma im co przeszkadzać. Prawda? Dopiero ten obraz budzi się niejako z tego letargu, kiedy go no właśnie pokazujemy. Prawda? A my widzimy, że tutaj ten obraz potrzebuje człowieka w tych dwóch wymiarach. Technologicznym, powtarzam raz jeszcze, i kulturowo-interpretacyjnym. Obraz, na który nikt nie patrzy, obraz, którego nikt nie przeżywa, powtarzam, taki obraz jest w gruncie rzeczy martwy. Ale być może w każdej chwili może ożyć. Prawda? Nagle może pojawić się światło, w którym zaczynamy obraz widzieć. Oczywiście, jeżeli tam mamy jakieś słoneczniki Van Gogha i one są, dajmy na to, tam kupione za 20 milionów dolarów, to jest dość duża kwota pieniędzy. No i właściciel tych słoneczników Van Gogha trzyma je w sejfie bankowym. W sejfie w banku. Czyli nikt tego obrazu nie ogląda. Czy również możemy powiedzieć, że ten obraz jest martwy? W tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana. Dlatego, że...